Ja jeszcze nawet wczoraj rozmawiałem z chłopakami, że usiedli sobie, przeanalizowali sobie przede wszystkim mecz z Serbami, zobaczyli, co zrobili źle, co zrobili dobrze, ale przede wszystkim, co jest źle, wyciągnęli wnioski i dzisiaj było, no dla mnie też był szok, że akurat tak wysoko wygrali ze Słowakami, którzy no teoretycznie, znaczy było widać nawet w meczu pierwszym z Duńczykami, gdzie rywalizowali przez, można powiedzieć, 55 minut jak równy z równym, no. A dzisiaj nie wiem, co się stało z nimi. No, szczególnie w pierwszej połowie, jeszcze w pierwszej połowie trzymali jakby wynik, chcieli nawiązać bardzo wyrównaną walkę z naszym zespołem, ale mi się wydaje, że po prostu Słowacy mają troszkę za krótką ławkę i później z biegiem czasu tracili po prostu siły i to zaważyło o tym, że chłopaki tutaj nasi po prostu wykorzystali to bezlitośnie i no co można powiedzieć, dzisiaj pogrom naszych chłopaków tutaj ze Słowakami, chwała im za to, ja wierzyłem w nich przez cały czas, że na pewno się podniosą z tego pierwszego meczu, który no naprawdę szczególnie w ataku zagrali bardzo słabo, a w obronie bardzo dobrze, bardzo dobra zmiana Piotra Wyszomirskiego, który wszedł i pociągnął te zawody, szczególnie tutaj w obronie, gdzie znów straciliśmy no nie za dużo bramek, bo w pierwszym meczu z Serbami straciliśmy 22 bramki, dzisiaj 24 bramki i oby tak dalej. W obronie jak będzie dobrze, to z tego kontrataki. Już nie pamiętam, kiedy polska drużyna przeprowadziła, szczególnie na Mistrzostwach Europy, która to jest impreza jedna z mocniejszych, znaczy no najmocniejsza impreza na świecie i przeprowadziła tyle kontrataków, że ja nie pamiętam takiego meczu z udziałem polskiej reprezentacji. Moim zdaniem już chyba żadna drużyna na tych mistrzostwach Europy ani nie przegra, ani nie wygra różnicą bodajże 17 bramek, to jak dzisiaj Polacy to zrobili. Mi się wydaje, że duński zespół powinien się obawiać każdego zawodnika naszej reprezentacji. Dzisiaj mogę powiedzieć śmiało i szczerze, że nie było zawodnika, który by zagrał słabe zawody. No dzisiaj każdy, który wchodził na boisko, czy był to zmiennik, czy w pierwszej siódemce, to wnosił bardzo dużo do drużyny. Czy to był Kamil Syprzak, czy to był Zbigniew Kwiatkowski, czy to był Bartek Jaszka, który na pewno zagrał pierwszy mecz bardzo słabo, a dzisiaj grał bardzo dobrze. Także tu jest siła naszego zespołu, że przeciwnik nie może się spodziewać, nie może przewidzieć, że tak powiem, który z zawodników akurat zagra super zawody. No to jest nasza siła, zespół i jeszcze raz zespół. Dzisiaj udowodniliśmy przede wszystkim to, że jednak nasza ta druga linia jest bardzo, bardzo silna, nie tylko w naszej drużynie, ale i jak mówię, w Europie.